Ostatnio moje myśli zaprzątają kobiety. Nie, żeby w ogóle ostatnio, bo moje myśli te kobiety zaprzątają od dawna i od zawsze. Ale od niedawna, od kursu Bądź Boginią, moje myśli zaprzątają kobiety. Taka cecha u kobiet, która jest praktycznie prawie identyczna. Oczywiście nie generalizujmy, nie u wszystkich, u niektórych, tylko u wyjątkowych, ale czasami się zdarza, że kobieta ma taką bardzo podobną cechę, że system, według którego wybiera faceta, bardzo przypomina sposób, w jaki wybiera ciuchy. Idzie do sklepu i widzi ciuchy i te ciuchy są zachwycające, albo błyszczą, albo wabią koronkami, albo się wydają takie modne. I bardzo często ta kobieta kupuje za całkiem grube pieniądze ciuchy, które są prześliczne, ale zupełnie do niej nie pasują. I bardzo często również tak się zdarza, a skoro się zdarza często, to prawie jest to reguła, że niektóre kobiety, te, o których mówią, to wiedzą, mają facetów, których wybrały według błysku w oku, według motylków w brzuchu, według innych oznak, że on ma być cudowny. Ale on nie miał być cudowny na zawsze, na zaś, na co dzień, na każdą chwilę. On miał być cudowny na jeden wieczór, a został na dłużej, na za długo.